Myśli, uczucia i zamiary osoby ukochanej, czyli mamy trzy aspekty, kochani. Witam Was serdecznie. Oczywiście subskrybujcie mój kanał, lajkujcie, komentujcie i kochani, skupcie się na Waszej osobie ukochanej, niezależnie czy to jest on czy ona. I zobaczmy po kolei, co karty pokażą dzisiaj. Ja zapraszam Was oczywiście na wróżby indywidualne. Kochani, piszcie do mnie e-maila, a ja powróżę Wam prywatnie na Wasze pytania. Pomogę Was, poprowadzę i pomogę być może też w podjęciu ważnych decyzji, tak? Jeśli nie możecie sobie sami emocjonalnie z tym poradzić. Dobrze, kochani, teraz myślimy o naszej osobie ukochanej. Myśli. Proszę, pokażcie, kochane karty. Myśli, myśli, myśli. Co on myśli? 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 Pokażcie, kochane karty. Co on myśli? Król Pentakli, czyli myśli o pieniądzach, o pracy, kochankowie i 10 mieczy. Czyli na poziomie głowy w myślach mamy już, kochani, no Król Pentakli myśli o stabilnej relacji, jest to mężczyzna bardzo stabilny, o zamiarach no, normalnego, realnego, pięknego, długiego, stabilnego związku. I kochani, tutaj mamy Króla Pentakli, być może też myśli o pieniądzach, o pracy, o jakiejś stabilizacji, tak, finansowo-zawodowej, ale również Król to przedsiębiorca, sukces, tak, ugruntowana osoba, odpowiedzialna, posiada dużo, co też chętnie pokazuje, ale też jest dobry mąż, dobry partner. No i widzicie, przemyślany, spokojny. I tutaj myśli on też o parze, o kochankach, tak? O miłości jakiejś bardzo namiętnej, pięknej, romantycznej. No i o osobie, która odeszła, czyli być może jesteście tą osobą, która odeszła. 10 mieczy to blokady, brak kontaktu, załamanie, wręcz depresja, nie może się podnieść z tego bólu i nie może się pozbierać jakby, tak? Stany takiego smutku, ponieważ tutaj ta para jakby kochanków, ta namiętność nie dojdzie do skutku, ponieważ tu osoba pytająca odeszła, tak? No więc chciałby tego stanu kochanków, ale niestety jest jakieś porzucenie, jakaś rozłąka, jakieś rozstanie. Zobaczmy, co w uczuciach tej osoby. Pomyślcie o sobie znów, jakie on ma uczucia. Pokażcie, kochane karty, jakie on ma uczucia do mnie. Pokażcie, kochane karty, co on czuje, co on czuje, co on czuje. Pokażcie, kochane karty, co on czuje do mnie. Pokażcie, kochane karty, pokażcie, pokażcie, kochane karty, co on do mnie czuje, co on do mnie czuje. Pokażcie, kochane karty, co on do mnie czuje. Co on do mnie czuje? Dobrze, mamy tak, teraz tutaj mamy pustelnika, sąd i 8 buław. Czyli to, co on czuje, to jakby w sercu chciałby coś z Wami wyjaśnić, szuka rozwiązania jako pustelnik, czyli siedzi samotnie, myśli, rozpatruje, czyli analizuje tej sytuację, jest... jakby tutaj w izolacji, przepraszam, w odizolowaniu, tak? I myśli nad poszukiwaniem jakiejś ścieżki do rozwiązania problemów. Tutaj mamy sąd, czyli wyjaśnienie wszelakich jakichś konfliktów, tak? No i tutaj może też być to, że w sercu ma on jakąś osobę z poznaku wagi, ponieważ karta sądu to jest waga, zodiakalna waga. Żywioł powietrza, słuchajcie, no ale w sercu ma rozterkę,
chciałby tej komunikacji, chciałby coś wyjaśnić, chciałby coś tutaj jakby przedyskutować, tak, przegadać. No i mamy tutaj szybką nawet akcję, komunikację, podróż, spotkanie, wiadomości, szybki rozwój sytuacji, tak, 8 buław, kochani. To karta no, najszybsza w sumie w tarocie, ponieważ mówi o szybkich zmianach, szybkiej akcji, tak, jakiś szwung tutaj w tej sytuacji zastoju, w tej sytuacji depresyjnej, w tej sytuacji rozstania. Więc kochani, myśli tu w sercu ma dużo, widzę, rozterek. Zobaczmy dalej teraz, jakie zamiary ma ta osoba. Zamiary, pokażcie mi, kochane karty, jakie on zamiary ma do mnie w stosunku do mnie. Pokażcie, kochane karty, jakie on ma zamiary w stosunku do mnie. Pokażcie, kochane karty. Jakie on ma zamiary w stosunku do mnie? Pokażcie, kochane karty. Jakie zamiary on ma w stosunku do mnie? Trójka buław. Zastanawianie się, 7 kielichów. I as pentakli. W przełożeniu mamy as buław. Czyli mamy dwa asy z wielkich arkan. As buław i as pentakli znamionuje oczywiście, że on chciałby coś tutaj stabilnego i również chciałby działać, tak? Jest tutaj szansa na działanie, na wykonanie jakichś konkretnych kroków. Tutaj chce zaryzykować przy trzech buławach. To jest chęć właśnie podjęcia ryzyka i oczekuje efektów, jeśli podjął jakąś decyzję, chce iść do przodu. Owszem, boi się tego ryzyka, że tutaj spadnie, tak, że wpadnie w tą przestrzeń, ale patrzy tutaj, podjął decyzję, chce iść, chce ruszyć, chce zrobić krok, tak. Owszem, jest to jeszcze karta pasywności, ale tuż wykona ten krok i będzie oczekiwał efektów, tak, i będzie patrzył w przyszłość, jakby co wyjdzie z tego, co może wyjść z tego, tak? No tutaj jeszcze jest jakby, ma jeszcze różne pomysły, tak? Może jak to zrobić, co powiedzieć, co zrobić, jak rozwiązać ten konflikt, tak? Troszeczkę też dyzio marzyciel, dużo ma projektów, nic z tego nie wychodzi, tak? Czyli dużo ma pomysłów, dużo by chciał, ale jakby tutaj brak decyzyjności, brak konkretnego działania, brak konkretu, by coś osiągnąć. No troszeczkę się jeszcze zastanawia, jeszcze ma może wybór, co zrobić. Musi podjąć decyzję i wtedy, jak podejmie tą decyzję, jak się naprawdę już zdecyduje, by podjąć to ryzyko, to mamy as pentakli, czyli as, czyli początek czegoś stabilnego i początek działania. Tak, dwa asy, no oczywiście chęć działania, chęć zmiany. Teraz tak, w przeszłości na pewno jest tu zastanawianie się, dużo rozmyślań. W przyszłości jest tu chęć akcji, tak? Jest tu smutek, że ktoś odszedł, chęć wyjaśnienia czegoś, chęć komunikacji i zastanawianie się tylko jeszcze, jak to zrobić, co powiedzieć, jaką opcję wybrać. I będzie tutaj, mam nadzieję, jakiś ruch, tak? Jakaś zmiana w sytuacji. Tego Wam życzę. Wiem, że wszyscy czekacie na jakiś ruch ze strony ukochanej. Tego Wam życzę. Trzymam kciuki. Napiszcie mi w komentarzach, czy ta wróżba z Wami rezonuje, kochani. Oraz subskrybujcie, lajkujcie z kciuczkiem w górę i piszcie e-maila na wróżby indywidualne. Do usłyszenia już wkrótce.